bait. Na język polski dosłownie tłumaczymy jako przynętę, chociaż według mnie lepiej pasowałoby tu słowo zarzutka, ewentualnie haczyk. W każdym razie i tak będę używać angielskiej nazwy. Określenia tego używa się, aby oznaczyć komentarze czy wypowiedzi innych, które w oczywisty sposób są trollingiem i mają na celu wywołanie burzy w internecie. Termin ten najłatwiej znaleźć na 4chanie, Reddicie czy innym wykopie. Termin flamebait, czyli przynęta na flame war, używany był już w latach 90. na wspominanym czasem w historii memów Usenecie. Najstarszy zachowany przykład tego określenia został napisany 20 sierpnia 1995 roku na grupie poświęconej motoryzacji. Otóż został tam otwarty temat, gdzie Amerykanie byli określani jako kretyni, bo robią słabe samochody. Określenie flamebait zostało wpisane do internetowego słownika w 1998 roku. Jednak rozkwit popularności tego określenia pojawił się w 2013 roku. Otóż w maju tego roku pojawił się czarno-biały obrazek rybki patrzącej się na haczyk z podpisem "This is bait". Od tego momentu obrazek ten zrobił furorę na 4chanie. Zaczęło się to w tematach poświęconych anime, gdzie ktoś trollował, bo mówił, że któraś tam chińska bajka jest do dupy. Obrazek ten został przerobiony na wszystkie możliwe sposoby, przede wszystkim takie, które mają sugerować osobie prowokującej, że to co robi jest wyjątkowo słabą zarzutką. Do widzenia Państwu.